Hej, oglądacie Adam TV. W dzisiejszym odcinku mam dla was bojowy pojazd Lęcza. Tak, to jest ostatni zestaw z tej serii LEGO Nexo Knights z tego roku. Jego numer to 70348. Tak, i jest przeznaczony dla dzieci od 8 do 14 lat. Dostajemy tam trzech ludków. Tak, widzę, że tam jest Rogul, Lensbot, no i oczywiście Lens. Lens. Jedna moc Nexo Knights, pamiętasz nazwę? Gęsia skórka. Tak, fajna gąska, narysowana, nie wiem, od góry coś tam jest ciekawego? Ludki. A, pokazany, czyli... jaki jest Lens w klockach. Tak, wielkościowo. Aha, i z tyłu? I z tyłu takie, jak Rogul. Rogul, aha. Ucieka przed Lensem i Lens botem. A, czyli ten stateczek na górze jest odłączany. Tak. A, tu nawet jest pokazane. Aha, jak to zrobić, super. A i tutaj jeszcze w rogu, tak trochę niżej, widzę, że można połączyć to, ten zbroją. Zestaw ze zbroją Lensa. Aha, i wtedy powstaje nam jakiś taki większy pojazd. Dobra, no to otwórzmy, zobaczmy co tam się kryje. Wow, trochę tego jest. Co tu? Jedna duża paczka bez numeru. Dwie paczki też bez numeru. A, czyli razem dostajemy trzy paczuszki, żadna nie ma numerka. Instrukcja. Też tylko jedna, tutaj widzę. I tu. Naklejki. Okej, no to nie pozostaje nam nic innego. Budujemy. Opis zestawu, zaczniemy od opisu minifigurek. Tak. Także na pierwszy ogień idzie kto? Rogul. Tak, zobaczcie, to jest chyba najciekawsza figurka z tego zestawu. Bo on ma takie dziwne nogi. Tak, czy to trochę przypomina wir? Coś takiego. Kamienny prądowo wir. Tak. No, takiego klocka jeszcze nie widziałem, od spodu wygląda tak o. To chyba jedyny zestaw, że takimi nóżkami. Chyba tak. Ja nie kojarzę nawet z innych serii. Nie ma nic podobnego. Tutaj normalnie się wczepia po prostu taki tułów gościa. Tak? Na to głowę i co tam chcemy. I jakaś prądowa pałka. Tak. Zobaczcie, takie długie. Tam na druk jest też taki prądowy. Tak. Te rączki są takie trochę jaśniejsze. Tak? Tutaj rękawiczki czy tam dłonie z powrotem takie fioletowe. I tu na pleczach nadruk wybuchu prądowego, coś takiego. Aha, jakby go zaraz miało rozsadzić. No i druga buźka. Tak, tutaj mamy kaptur, taki fajny. Jak zdejmiemy, to zobaczcie, druga buźka jest nawet ciekawsza. O. Z pierunkami. Załóż kaptur, ciekawe jak będzie wyglądał. O. Elegancko, straszliwie, straszliwie, fajnie. No. Nawet pasuje do tego gostka. Pasuje, taki pasuje, prążowy. Tak. Ten... Też taki prądowy. Mhm. Dobra, także to był Rogul. Postawimy go gdzieś tam. Też mamy... Lensbot, czyli tak. Po polsku to chyba będzie bot Lensa. Tak. Tutaj, Adaś, co to jest za logo? To jest koń. Logo tego Lensa. Samego Lensa, tak, czyli konik. Tu przyczepiony strzałka. To jako jego obrona. Chyba jak tak. Miecz. Tak, bo nic innego tutaj nie ma. Na druki tutaj na główce. Taka fajna buźka, trochę poniszczona i bez innego ząbka. Aha. I a drugi jakiś, nie wiem, taki dziwny. Tak jakby miał usta zamknięte cały czas i nie mógł ich otworzyć, nie? No, ale troszkę strasznie jak ząbiak wygląda, czy nie? Odrobinkę, no. Dobra, także to był bot Lensa. A teraz sam Lens. No, łapie ostrość? Łapie. No, ten Lens chyba się nie różni niczym od Lensów w pozostałych zestawach. Tak. Ja to nie widzę chyba różnicy. Chyba, że broń z tego zestawu. Lens dostaje taką pałkę. Strasznie długa, ja nie wiem. Ona nawet tak... wyższy od samego Lensa. Jak on to trzyma, czy nie? No tak właśnie słabo to utrzymuje. Musi jakoś tak. Nie wiem, czy to...
czy to był dobry pomysł, żeby dawać mu taką broń. No ale no nic, w każdym razie może tego używać. Tak. To jest jako tam część do tego pojazdu. Ale w instrukcji było, że to też można traktować jako broń. No i tutaj reszta, oczywiście ten... Jakaś zbroja? Tak, no zbroja, dwuczęściowy hełm, biało, tak. Taki pomarańczowy. Druga buźka, która mruga do was. A, tutaj, tak. Pium. Ding. Taka, no i taka. No, nadruki są fajne, no. Ciągną się jak gdyby tak nieprzerwanie, nie? Że na tułowiu i na nóżkach widać też to przejście. No i tam na paluszkach na dole też mamy nadruk taki srebrny, tak. Nie wiem, srebrny obcas. Czy jakby budki takie. Coś takiego. No i dobra, teraz... Przechodzimy do opisu pojazdu. Bum, bum, bum. Także tak wygląda gotowy pojazd. Tak. Jak widzicie, z przodu mamy takie dwie piki. Ostrza. Tak, i możemy to wykorzystać, tak jak wcześniej wam pokazaliśmy, jako broń lęsa. Tutaj mamy takie łyse koło. Całe łyse takie, dziwne trochę. Tutaj oczywiście pełno, naklejki. Jak widzieliście, przy rozpakowaniu dostaliśmy całkiem sporo naklejek, jak na taki mały zestaw. To prawda. Mamy tutaj, na tej szybie, tam w kabinie. Tutaj jeszcze są naklejki. Tu. Masakra, strasznie dużo. I jeszcze tutaj z tyłu jest naklejka. No i nic. Tutaj dalej mamy kabinę. Tak. Panel sterowania. Ta moc do zeskanowania. Gęsia skórka. Tak. Tam jakieś miejsca, żeby wsadzić lens bota. Tak. Tutaj. Ozdoby na koła. Tak, takie fajne pomarańczowe. Tutaj chyba nic. Z tyłu, Adaś, co tu jeszcze jest? Jakiś kloczek, że można poruszać, ale później wam pokażemy, to, co nie? On robi. Tak. No i co, na samym końcu dwie rury wydechowe. Tak, tak... włączone fajnie. Troszkę właśnie... wygląda jak spoiler. Odrobinkę, no to jakieś takie ciekawe. Coś. No i dobra, i teraz przejdźmy do tej części takiej na najfajniejszej, że możemy to tutaj rozdzielić, jedno. Bum. I drugie, zobaczcie, tak o. Tak o, też możesz tym latać. Tak, tak, albo lata cały statek w ten sposób. Albo? Albo teraz tak, możemy odłączyć właśnie tym pomarańczowym klockiem z tyłu cały ten segment. O tak, wow. aż odjechał. I teraz mamy tak, mamy motor lensa, to jest ta część. To teraz to jest takie łysze, tak samo jak te koła. Tak, to jest taki bardzo prosty motor, z tego powstał. Lęsa możemy wsadzić i wygląda to w ten sposób. I tutaj... chyba teraz to najfajniejsza część to te ostrza. Tak, w tym pojeździe. O, aż odpadło całe. Czyli widzicie, trzeba się dość... wysilić, żeby to już na początku wczepić. Tak, tak, super mocniej i później podczas zabawy też można to jeszcze zgubić. To trzeba na to uważać, bo to jest dość delikatne. No i tutaj mamy tą... Statek. Ten stateczek. Z rzeczy, o których nie mówiliśmy przy tym, to chyba są na pewno te działka tutaj. Tak. Bo te pomarańczowe dingsy to są działka. Z tym, że to są takie... Tu też jest coś ciekawego. Tak. Z tym, że to jest ten taki prosty mechanizm, że po prostu musimy popchać. I to wyszeliwuje. Tak. Jak widzicie, no te koła tak teraz pełnią rolę takiej podpórki tylko. One tak o chyba ten statek nie jeździ, nie? Nie. On lata. Tak, żeby latał, to czekaj, gdzie my tutaj mamy gościa wsadzić? Tutaj na tył, nie? Tutaj jest miejsce dla lensbota. Co nie? No. Tutaj możemy tak o. No i teraz on tu widzi, o. W ten sposób? Chyba tak. Jak to wygląda? Jakoś tak o. Jeszcze tu zauważyłem, że tu jest taki kloczek, że można mocno wczepić i to już tak nie lata. Oczywiście. Tutaj z tyłu mamy wszędzie takie jak gdyby... przyczepniki, coś takiego. Takie coś, że możemy tu hyc. I już tak nie lata. Tak, i stoi w miejscu ten. Fajne jest to, że tutaj jeszcze mamy ten... Miejsce na... Na jakiegoś... na zbroję, nie, to nie była na zbroję lensa przypadkiem? Tak, ale też na inne zbroje też się da. Tak, że jak mamy tam jeszcze te zbroje, czy Arona, czy kogoś, tak. Możemy go tutaj wczepić. To zaraz pokażemy. No,
Ciekawą rzeczą właśnie jest w tym zestawie to, że jeden duży pojazd, że on nie jest taki duży, on jest taki średni, ale mimo że jest średni, możemy go jeszcze podzielić na dwa i mieć dwa mniejsze, także z rodzeństwem można się bawić we dwójkę. To jest fajna rzecz. Tyle tutaj jakieś... Czy coś tu jest ciekawego jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. Także ten odcinek już dobiega końca. Dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Tak, a jeśli nie, to dajcie znać w komentarzach, czemu nie, co możemy poprawić. No i tyle. Do zobaczenia. Pa.